Cześć, mam na imię Kasia i witam cię w moim podcaście o hormonach. Jeśli Twoje hormony i cykl miesiączkowy kojarzą Ci się z czymś złym i czujesz się przytłoczona ogromem informacji na temat tego, co zrobić, by wreszcie osiągnąć równowagę hormonalną, jesteś we właściwym miejscu. Każdego dnia pomagam tysiącom kobiet zrozumieć swoje hormony i działać w zgodzie z nimi. Na spokojnie, bez presji, krok po kroku. Także gdziekolwiek teraz jesteś i cokolwiek robisz, weź bardzo głęboki oddech i na czas słuchania tego podcastu postaw siebie i swoje potrzeby na pierwszym miejscu. Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. Już chyba z tego co kojarzę, mamy ich ponad 20, to jest niesamowite. I chciałabym Ci bardzo podziękować w ogóle, że tutaj ze mną jesteś, bo ja ten podcast nagrywam dla Ciebie, nie dla siebie. W sensie głupio byłoby... Ja znaję, że mam z tego fan i w ogóle jest mi fajnie gadać sobie o, o tych rzeczach, no ale, ale fajnie, jak ktoś słucha. <tak> Także dziękuję Ci, że słuchasz, dziękuję Ci, że tutaj ze mną jesteś i wiesz, że naprawdę zależy mi na tym, żeby dawać Tobie wartość, między innymi w tym podcaście. Więc dziękuję. Druga rzecz to jest taka, zanim przejdziemy sobie do pięciu, właściwie nie pięciu, to miało być pięć błędów dotyczących suplementacji. W ogóle jestem podekscytowana na maksa tymi błędami i w sensie błędami jestem podekscytowana. Podekscytowana jestem tym, że ci o, nim, no, o nich opowiem, bo to jest tak no, z jednej strony to jest taki techniczny trochę będzie podcast, że z jednej strony jakby rozmawiam o suplementacji, ale nie tak, że o suplementuj i to i to i to i będzie po prostu cudownie. Ale o tym, że właściwie czego nie robić w suplementacji i czym się nie sugerować bardziej przy doborze suplementów i, i, i tak dalej. Dużo, dużo rzeczy będzie, natomiast miało być pięć błędów, będzie co najmniej 6 albo 7. Zobaczę jeszcze. Może jeszcze do 10 dobijemy nawet po drodze, bo co chwilę, jak robiłam sobie notatki z tego podcastu, co chwilę jakieś mi przychodziło do głowy. Więc zanim do tego przejdziemy, chciałabym Ci powiedzieć, że Przestrzeń Kobiecej Równowagi jest oficjalnie otwarta na kolejne niecałe dwa tygodnie, właściwie to półtora tygodnia jak już słuchasz tego podcastu, to półtora tygodnia i można do niej dołączyć. Przestrzeń Kobiecej Równowagi jest dla kobiet, które albo mają zdiagnozowane zaburzenia hormonalne, typu endometrioza, insulinooporność, niedoczynność tarczycy. Czy zanik miesiączki, nieregularne miesiączki, PCOS, Hashimoto i inne różnego rodzaju zaburzenia hormonalne, albo podejrzewają, że mają zaburzenia hormonalne. W sensie po prostu nie czują się dobrze, czyli czują na co dzień brak energii, brak libido, brak, czują... Um, coś zmienia się w ich cyklach, bolesne miesiączki, obfite miesiączki, nieregularne, brak owulacji, problemy z zajściem w ciąże, ale teoretycznie w ogóle wszystko w wynikach jest w normie i w porządku. Pamiętaj, przypominaj, mała, jeśli wyniki twoje są w normie, a ty nie czujesz się dobrze, to znaczy, że to nie jest twoja norma. Jeśli ktoś ci powie, że to wszystko w normie, pani sobie wkręca, to powiedz, nie, to nie jest moja norma. To taka mała dygresja. Ale właśnie, więc dla tych wszystkich kobiet, które po prostu chcą się czuć dobrze i chcą tak w angielsku to słowo thriving, czyli takie kwitnąć, rozkwit. Ja teraz wymachuję rękami w moim salonie na wszystkie strony bo... i się uśmiecham, no bo właśnie na tym dokwitnięciu polega i jakby każda z nas na dokwitnięcie i na to, żeby... Być właśnie taka, taka, och, ach, zasługuje. Och, ach, oczywiście na swój sposób. Nie musisz być ciągle uśmiechnięta w skowronkach, tak jak ja często jestem, spoko, ale generalnie chodzi o to, żebyś czuła się dobrze. Jakby, że na to zasługuje, żeby czuć się dobrze, żeby mieć zdrowe włosy, zdrową skórę, zdrowe libido, dobre libido, stabilną masę ciała, dużo energii, dużo energii. Fajnie jest mieć dużo energii, silne, zdrowie ciało i też jednocześnie takie połączenie ze sobą, w sensie, żebyś. To wszystko osiągnęła właśnie jednocześnie na luzie, na luzie bez spiny i bez jakiegoś zaciskania zębów, bo od zaciskania zębów to się robi bruksizm, szczękości, i w ogóle nie jest fajnie zaciskać zęby, więc po prostu dobrze jest mieć fan. dobrze jest mieć radość na tej drodze do równowagi hormonalnej. W ogóle w równowadze hormonalnej chodzi też moim zdaniem bardzo o radość i o to, żeby po prostu było <grych> na luzie, fajnie. I e, jeśli tego chcesz, jeśli to. Do ciebie przemawia, to y, znaczy, że jesteś jedną z osób, dla których stworzyłam przestrzeń kobiecej równowagi, czyli tak naprawdę kurs dziesięciomodułowy, prawie dziesięciogodzinny, serio, prawie dziesięć godzin nagrań. Z prawie 40 pdf-ami, jednym e-bookiem z przepisami, ćwiczeniami, narzędziami. Wszystko po to tak zaprojektowane, żebyś ty do tej równowagi hormonalnej doszła, i żebyś doszła tam. Nie doczołgała się, tylko po prostu pewnym krokiem, i, i żeby się osiągnęła, żebyś dostaniesz tam takie pewniki, w kursie są pewniki, które naprawdę działają, naprawdę działają. Plus przestrzeń to jest też miejsce, czyli przestrzeń jako przestrzeń do pracy w grupie z innymi kobietami, gdzie możesz się podzielić swoimi przemyśleniami, swoimi wątpliwościami, zadać mi pytanie, bo ja tam jestem w tej grupie swoimi obserwacjami, swoimi doświadczeniami. To jest przestrzeń dla Ciebie, dla innych kobiet, które też są w przestrzeni. I kolejna rzecz, to są spotkania na żywo, których jest 8, 8 spotkań na żywo ze mną, gdzie będziemy mogły pogadać. Face to face, to znaczy face to face w pokoju na Zoomie, <głos》>, gdzie będziesz mogła zadać pytanie, otrzymasz indywidualną, spersonalizowaną poradę, i, i z których spotkań, które będą właśnie też w atmosferze bez spiny. Ja już mam dość, jak specjaliści robią jakieś wielkie dystanse pomiędzy, że uuu, ja jestem, a wiem więcej, to jestem lepsza. Nie wiem, czy masz takie czasem odczucie. Ja miałam wiele razy takie odczucie, będąc sama jako pacjentka u różnych specjalistów, różnej maści, różnego rodzaju, i w życiu nie chcę, żeby takiego u siebie. Mam nadzieję, myślę, że to skracanie dystansu mi dobrze wchodzi, więc po prostu na luzie sobie pogadamy i ja ci opowiem, odpowiem na Twoje pytania na tych spotkaniach na żywo w fajnej, normalnej atmosferze, bez żadnego oceniania i dowiesz się po prostu, co ty konkretnie, jeżeli będziesz miał jakieś wątpliwości, co ty konkretnie potrzebujesz zrobić jeszcze, żeby tą równowagę hormonalną osiągnąć. I, więc jakby wszystko jest tak zaprojektowane, żebyś. Równowagę hormonalną osiągnęła. Tak jak wspomniałam, przestrzeń jest otwarta na przyjmowanie osób do środka. <grytania> Drzwi otwarte są otwarte przez jeszcze kolejne półtora tygodnia niecałe. W związku z czym linki też, jeśli. Jest to coś, co do Ciebie przemawia, co Cię interesuje, na temat czego chciałbyś się dowiedzieć więcej, zostawiam w razie w, w opisie tego podcastu. A kolejne otwarcie przestrzeni nastąpi prawdopodobnie nie wcześniej niż w marcu kwietniu 2023, czyli troszkę trzeba będzie poczekać, także bardzo cię tym bardziej cię zachęcam. A jeszcze, o Boże, zaraz przejdziemy do tych suplementów. Przepraszam Cię, że tak długi wstęp. Albo nie przepraszam, nie, robimy długi wstęp i tyle. Chcesz tu przewieźć sobie? <laughs> webinar bezpłatny webinar, Boże, robimy. Bezpłatny webinar, gdzie też o tej przestrzeni Ci opowiem. Bezpłatny webinar, na którym poznasz pięć błędów, które blokują Cię przed osiągnięciem równowagi hormonalnej i to będzie niesamowity, zajebisty webinar. W ogóle uwielbiam energię na moich webinarach, w sensie energii, jaką ja wam daję, energię, jaką wy mi dajecie, jaką ty mi dajesz. Być może też, jeżeli jesteś na moich webinarach, na moich live'ach, kocham to. I na webinarze bezpłatnym. Po pierwsze, też jeśli masz jakieś wątpliwości, pytania dotyczące przestrzeni, to ja Ci tam o niej więcej opowiem. Ale po pierwsze, pierwsze, ważniejsze mm. <laughs> niż co, to poznasz te pięć błędów, które często kobiety popełniają na drodze do swojej równowagi hormonalnej i często nie są nawet ich świadome. Jak wiesz, u mnie jest zwykle nietuzinkowo, więc tam też nie będą to tuzinkowe błędy, tylko takie, których być może się nie spodziewać, być może nie wiesz, że to są błędy w ogóle. I to jest 100% w ogóle ok, popełniać błędy. Ja też popełniam milion błędów. Natomiast chcę, żeby twoja droga do równowagi hormonalnej się jakby, jak najbardziej skróciła, prawda, żeby ona była jak najbardziej płynna, także tym bardziej zachęcam Cię do tego, żeby sobie, żeby się zapisać. Też link do bezpłatnego webinaru, który odbędzie się w przyszły czwartek o godzinie 20, czyli 3 listopada 2022, żeby się, się tam zapisała. Link jest w. Tutaj w opisie i wszystko się tam dowiesz. Pojawi się dużo praktycznych wskazówek, dużo rzeczy, które będziesz mogła już wykorzystać teraz, zaraz. Tak jak też w tym podcaście, którego zaraz, zaraz zaczniemy już część merytoryczną. i No i też chcę cię zostawić, jakby niezależnie od tego, czy dołączysz do przestrzeni po webinarze, czy nie dołączysz, to ja zawsze moja w ogóle dewiza jest taka, żeby po prostu dawać ci wartość, tak jak w tym podcaście, tak samo właśnie na tym bezpłatnym webinarze, w związku z czym wyjdziesz po prostu z gotowymi wskazówkami z większą pewnością. Aha! Okej, okay, to ja to muszę robić, to potrzebuję robić, żeby jeszcze się przybliżyć do tej równowagi hormonalnej, żeby ją osiągnąć. Także tak, zapraszam. Przejdźmy wreszcie do tych ośmiu błędów, czy tam siedmiu, czy sześciu, zobaczymy, ile nam wyjdzie w suplementacji, w zaburzeniach hormonalnych. I pierwszy taki błąd to jest, suplementujesz od znanych celebrytów suplementy. I nie mówię, że każdy suplement od znanych celebrytów jest fatalny. Natomiast większość nie jest fantastyczna, i o ile ja lubię ładne rzeczy, i na mnie bardzo działają takie właśnie, że taka otoczka, właśnie taka premium otoczka, taka, że wow, to jest takie super, bo to ta osoba poleca i ta osoba wygląda, jakby miała idealne życie. I wygląda w ogóle idealnie, więc jak ja sobie kupię ten suplement, to ja też będę tak idealnie zdrowa i też będę tak idealnie wyglądać. I ja w ogóle czasem mam chęć kupić jakieś suplementy od takich osób, chociaż w sumie mało takich znanych osób oglądam w ogóle. Natomiast yy, o, ostatnio widziałam, jak Doda reklamowała kolagen, i Doda jest bardzo ładną kobietą, przynajmniej dobra, ona mi się podoba, i, i bardzo zadbaną. Yy, I bardzo. Inteligentną w moich oczach, natomiast właśnie jakby ten kolagen, czy tam jakiś super, który reklamowano, nawet nie otwierałam tego, bo wiedziałam, jakby, Boże, Kasia, no przecież masz swoje suplementy, tak jakby wiesz, co jest dobre, lol, znasz się na tym, prawda? No ale we mnie na przykład, na takie rzeczy, jeżeli to są jakieś osoby, które ja lubię, obserwuję, no to od razu się odpala wewnątrz tak, wow, może ja sobie to kupię, ja też bym tak chciała, też bym tak chciała, bo wtedy utożsamiamy sobie trochę te suplementy, które polecają znane, znani celebryci, znane celebrytki, utożsamiamy sobie z tym, że okej, okay, ona to bierze i ona jest zajebista, ona właśnie tak ma, tak wygląda, takie ma super życie, idealne, w cudzysłowie oczywiście, no to jak ja sobie to kupię, to też tak będę miała. No a to tak nie działa, prawda? To tak w ogóle nie działa. Ale reklama na nas działa. Często. Aha, to samo Magda Gessler też. Takie ja obserwuję, właśnie takie ja obserwuję osoby w internecie. Magda Gessler, Dorota Rabczewska. <laughs> Jak jakieś kwiatki mi się przypomną, jeszcze chcę ci tam znać. Ale to, to, to są to jest, to jest mniej więcej właśnie moja, moja strona facebookowa. Jeszcze jakieś w ogóle wegańskie profile z sentymentu obserwuję, które mi gdzieś tam pozostawały z moich czasów weganizmu. Pozdrawiam teraz Wołowina trzy razy w tygodniu i Wątróbka codziennie w postaci zamrożonego surowego suplementu. Ale tak, właśnie to, to są moje social media. I właśnie, więc znów wszędzie widzę co jakiś czas te suplementy, że ci celebryci reklamują. I Tobie bym bardzo poradziła. I widzę też, że to jest częsty błąd. Jest też kilka takich znanych firm, firm od celebrytów, powiedzmy takich um, internetowych celebrytów, którzy stworzyli swoje marki. Nie będę tutaj wymieniać. Często mnie pytacie na Instagramie, ja często odpowiadam że no nie, nie jestem przekonana, ale abstrahując od tego, że, że często w tych suplementach od znanych osób, od ich marek, to jest kwestia tego, że, że są słabej jakości, w sensie, że, że no nie mają najlepszych składów. Po prostu słabe formy, słabo przyswajalne, słabe dawki. Też jeżeli to są suplementy produkowane w Polsce, no to też mają ograniczenia duże i nie zawsze są mogą napakować z tego, co tam powinno być w tych suplementach. I druga rzecz jest taka, że no dopłaca się za firmę, dopłaca się za markę, dopłaca się za to, że to jest premium, że to osoba, która jest właśnie super celebrytą, celebrytką, to reklamuje. Za to się dopłaca. I bardzo polecam Ci, jeżeli coś jest w ogóle drogim suplementem, szczerze, ja nie wiem, może mam jeden suplement w swojej szafce który... nie, nawet nie, bo, bo nawet mi było... szkoda mi było kasy na E ostatnio, która kosztowała... moja ulubiona kosztuje tam 120 zł, ale tak, cała reszta moich suplementów w szafce to są koszt 30-40 zł na przykład na dwa miesiące. W sensie nie wszystkie suplementy naraz, ale pojedyncze preparaty, tak? I mam ich powiedzmy, nie, nie wiem, 5-6, coś takiego. Więc to naprawdę nie muszą być duże pieniądze. Jeżeli ktoś ci reklamuje suplement nawet za 150 zł za miesiąc, czy tam za 100 zł za miesiąc. No to o ile to nie jest moja ukochana witamina E z Unique i e, nie Unique, um, tak, Unique E się chyba nazywa na, z iHerba, no to ja nie polecam. Bo naprawdę niewiele rzeczy jest wartych tyle i niewiele suplementów jest wartych, żeby płacić za nie. Zwłaszcza takich suplementów multivitaminowych, co do tego zaraz przejdziemy. To suplementy od celebrytów, zwłaszcza tam, jeżeli coś kosztuje 150 zł. Czytam 100 zł, nawet za miesiąc jeden preparat, a jeszcze ci mówią, że masz kupić ich trzy. No to sorry, no kurczę, to po pierwsze jest bardzo dużo. Znaczy, oczywiście jest to pojęcie względne, tak? Czy to jest dużo, czy to jest niedużo. Ja tutaj mówię o powiedzmy średniej krajowej zarobków, ale szczerze mi też na przykład nie chce się, mimo że zarabiam ponad średnią krajową, to nie chce mi się wydawać kupy kasa na suplementy, które w ogóle wiem, że na przykład nie są tego warte, bo te suplementy nie są tego warte. Więc polecam ci ogromny dystans do tego, co celebryci reklamują i naprawdę zerknięcie sobie też na te wskłady, bo okej, okay, no ja rozumiem, że mam wykształcenie medyczne i, i może łatwiej, na, na pewno łatwiej mi jest czytać te składy niż osoby, które nie mają wykształcenia medycznego, niż osobom, które nie mają wykształcenia medycznego, ale jednocześnie wiem, że to da się tego nauczyć, w sensie, że kwestionuj, przeczytaj, naprawdę przeczytaj, oswój się z tymi nazwami, zastanów się, okej, okay, dobra, na co to w ogóle tam jest, prawda? O, to jest cynk tam, tak? A ile tego cynku tam jest? A ile w ogóle potrzebuje cynku? I, i czy to jest dużo, czy to jest mało? A zobaczmy w innym suplemencie, a może jest jakiś fajniejszy cynk, a może gdzieś coś ma większą, mniejszą dawkę, czy ja w ogóle tego potrzebuję, nie? Na co mi to jest i tak dalej. Także dokształcaj się, edukuj, kwestionuj, bo to jest też wiedza, którą na całe życie będziesz miała. I też nic. Jakby ty jesteś odpowiedzialny za twoje zdrowie, prawda? Nie ja, nie lekarz nie pielęgniarka, nie fizjoterapeuta, nie dietetyk, nie celebryci. Tylko ty jesteś odpowiedzialna za twoje zdrowie i to ty podejmujesz wybory, co też pakujesz do swojego ciała. I to nas sprowadza do drugiego błędu, czyli suplementacja multivitamin I to też pod to się podkłada suplementacja. W sensie su suplementów, które są spersonalizowane. Kojarzysz może takie firmy? Do Polski to dopiero wchodzi. Wydaje mi się, że jest jedna firma kojarzy taką Sandos chyba jest, która też swego czasu bardzo dużo osób pisało do mnie o tym, że o, hej, czy to jest właśnie spoko, no bo tam się robi jakąś ankietę, nie wiem, czy tam u nich konkretnie robi się ankietę i klika się, okej, okay, jestem kobietą, mam tyle, tyle lat, mam, nie wiem, biorę takie leki, jestem, mam taki tryb życia, mam takie objawy, tak, no i oni tam na końcu pokazują, dobrze, to proszę, tutaj mamy saszetkę dla pani i super, to jest jedyna saszetka, jaką pani musi brać w ogóle do końca życia i pani, to, ta, ta saszetka panią uratuje. I zwykle w takich spersonalizowanych suplementach, czy też w multivitaminach, bo to się ze sobą łączy, po pierwsze, znów tak samo często jak w suplech od celebrytów, są beznadziejne formy, czyli nieaktywne formy witamin na przykład, czy bardzo słabo przyswajalne. Po drugie, to, że coś jest na przykład na multivitaminy, to w ogóle jest największy bezsens moim zdaniem na świecie, mimo że sama piłam w dzieciństwie Sanostol i momentami w ogóle z butelki pamiętam jako słodyczy, bo to było bardzo dobre. To Chociaż w sumie ciekawa jestem, co w tym sanostolu było, bo wydaje mi się, że to jakaś multiwitamina była, ale w dorosłym życiu już nie obczajałam za bardzo. Natomiast, aha, czy wibowit też, pamiętam, był bardzo smaczny. Zaszatki wysypywanie na język, nie wiem, nie wiem, czy może też kojarzysz te czasy wibowitu. Ale więc mimo, że że tak jakby rozumiem, że jest to wygodne, tak? I, i też to wiele osób yy, oczekuje też tego, że ja pamiętam, jak też przez jakiś czas, yy, czy miałam staż, w aptece, czy później przez chwilę tam pracowałam, yy, proszę mi dać jakąś multivitaminę, tak? Mamy takie przekonanie, że, że multivitamina jest po prostu coś genialnego. Mamy jedną tabletkę i w ogóle wszystko tam jest. No, bo to jest wygodne, bo to jest oczywiście, że to jest wygodne. Też wolałabym brać jedną tabletkę zamiast pięciu, prawda? Czy tam czterech? Czy nawet jak rozpoczynam z kimś współpracę, planie suplementacyjne, mamy 11 tak? Na początku, bo potrzebujemy na początku intensywniejszej suplementacji, później dopiero wracamy sobie do tych trzech, czterech, zostajemy, czy tam pięciu. No więc fajnie by było mieć to w jednej. Ale no z jakiegoś powodu multivitaminy nie działają. To, to też bym chciała podkreślić, że z jakiegoś powodu, no mało kto po multivitaminach ma super świetne efekty. Bo dawki, formy tragiczne i też to, że jak część witamin potrzebuje określonej postaci leku, postaci, postaci suplementu w tym przypadku, żeby w ogóle miała szansę zadziałać w organizmie to po pierwsze w sensie na przykład witaminy rozpuszczalne w tłuszczach ADEK potrzebują być w kapsułce. Witaminy z gruby B mogą być w proszku jak najbardziej. Natomiast już yy, też jest kwestia połączeń, także jak my sobie połączymy powiedzmy wapń i żelazo w jednej tabletce, tak? tak, jak to ma miejsce zwykle w multivitaminach, no to przyswajalność jest tragiczna. Jak sobie połączymy cynk i selen, też mogą się trochę nie lubić i, i źle wkłaniać. tak? Plus dochodzi do tego formy, tak, to że te formy Mogą być beznadziejne, czyli na przykład nieaktywne i takie, których my nie przyswajamy. Abstrahując od tego, że no dochodzi kwestia ilości w tych tabletkach, no bo ile w takiej jednej tabletce może się zmieścić tych substancji czynnych, najbardziej mnie bawi, boże, to mnie najbardziej bawi, rozwala, jak jest witamina B12 na przykład w tabletkach. I to jest super w porządku. Natomiast e, dawki witaminy B12 sensowne to jest jakieś 200 mikrogramów, 500 mikrogramów, czasem 1000 mikrogramów, bo z witaminy B12 w, przyswaja się, wchłania tylko 1%. Około 1-2% wchłania się nam z przewodu pokarmowego. Więc z 1000 wchłania nam się, o Boże, matematyka, <grym> e, 1 mikrogram, tak? Czy tam 2 mikrogramy? Mam nadzieję, że dobrze policzyłam. Te zera. I... To jest mało, prawda? Mało się wchłonie, no ale takie jest nasze dzienne zapotrzebowanie też, więc to jest spoczko. A w suplementach jakichś takich multiwitaminowych często jest napisane P12. Mamy tutaj 1 mikrogram w tym suplemencie i wchłonie nam się z tego ile? 0,0001 około mikrograma. Tak czy 001. Generalnie bardzo, bardzo mało. Więc nie da się uzupełniać takimi dawkami witaminy B12. No nie da się, po prostu się nie da. Dużo jest takich kruczków, dużo jest takich smaczków, śmiesznych rzeczy, że one naprawdę nie, nie polecam. Nie znam żadnej dobrej multivitaminy. Naprawdę nie znam, a już długo siedzę w suplach, długo siedzę w y, researchu na temat supli prohormonalnych. Nie znam. Kolejna rzecz to jest troszkę połączone z tymi multivitaminami, bo to jest żelazo, które często w multivitaminach się znajduje i w żelazo. No generalnie rzadko kiedy, ja w ogóle przez, przez jakiś czas jeszcze na początku swojej praktyki z żelazo czasem zlecałam, natomiast to też wynikało z mojej nieświadomości, to znaczy żelazo w dobrych formach, oczywiście łagodnych dla jelit, bo żelazo potencjalnie może nam z jelitami bardzo namieszać i o ile jeszcze na początku praktyki żel zlecałam żelazo, suplementacji żelazo w łagodnych formach, delikatnych dla jelit, delikatnych dla organizmu, dobrze przyswajalnych, o tyle... Nie pamiętam, kiedy ostatnio komuś przepisałam żelazo, naprawdę nie pamiętam. I to widzę też ciągle, jakby ten błąd nazwałam, nazwałam tak, że błąd numer 3. Walisz żelazo, bo masz niską ferytynę, czyli po prostu ładujemy w siebie żelazo, na przykład, dlatego, że mamy niską ferytynę, na przykład, dlatego, że wypadają nam włosy, na przykład, dlatego, że, że ktoś nam powiedział, że mam anemię, a tymczasem żelazo to w ogóle jest taki. To, to walenie żelaza, w sensie ładowanie w siebie żelaza, jeżeli mamy niską ferytynę, nawet jeśli mamy ferytynę na poziomie 10-15, to często to w ogóle nie jest to, abstrahując od tego, że jest po prostu obsesja ogólnopolska na punkcie ferytyny. Obsesja ogólnopolska na punkcie tego, wszyscy chcą mieć ferytynę 70, 80, 100, żeby nam włosy nie wypadały, a powiem Ci, że to w ogóle jest, to może być kompletny bullshit. To jest, moim zdaniem, kompletny bullshit dla wielu osób. Naprawdę dla wielu osób. Myślę, że temat żelaza w ogóle jest tak niezrozumiały i jeśli jesteś w przestrzeni równowagi już, to bardzo polecam Ci dotrzeć sobie po kolei do modułu czwartego do lekcji drugiej, gdzie mówię o... Y, moduł czwarty nazywa się w ogóle Skąd się biorą zaburzenia hormonalne? I tam w lekcji drugiej modułu czwartego i opowiadam Ci o tym, dlaczego... Jest to lekcja o estrogenach i żelazie. O. I dlaczego estrogeny i żelazo w ogóle nie niedobór ich, tylko nadmiar ich, jest potencjalnie jedną z najgorszych rzeczy, z naj, największych przyczyn w ogóle zaburzeń hormonalnych. Nawet jeśli masz niską ferycynę. Nawet jeśli... Masz niskie żelazo. Nawet jeśli wszyscy ci mówią, że powinnaś suplementować żelazo. Naprawdę, 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 jeśli suplementujesz żelazo. To bardzo Ci polecam się zastanowić, czy na pewno ono Ci coś daje i być może oczekiwać też jakiejś treści. Może coś się pojawi na ten temat, chociaż, chociaż nie planuję na razie. Natomiast w dużym, dużym skrócie chodzi o to, że mamy w sobie duży system recyklingu żelaza i często problem nie jest w tym, żeby, żeby mamy za mało tego żelaza w organizmie. I dlatego tej ferytyny mamy nisko, dlatego żelazo mamy nisko i tak dalej. Tylko problem może być w tym, że nie działa nam ten system recyklingu żelaza. I że ono na przykład jest w nas, tylko kumuluje się w tkankach, a tam działa tak prozapalnie, tak bardzo, że nawet sobie tego nie wyobrażamy. Więc klucz jest taki, żeby nie ładować siebie więcej żelaza, tylko żeby wesprzeć ten system recyklingowy żelaza. To jest w ogóle niesamowite i chyba. <ścoughs> czy ktoś o tym czy ktoś w ogóle o tym mówi? Boże, czy ktoś o tym mówi? Nie, no to zdecydowanie, coś, coś muszę zwiększać świadomość. Chcę zwiększać świadomość na ten temat, więc już jakby wiesz, tak? Więc e, tak. Kolejna rzecz. Ok, przejdźmy do kolejnego błędu, błąd numer cztery, czyli patrzysz tylko i wyłącznie na liczby, czyli suplementujesz dla wyników. Suplementujesz dla wyników i na nich się skupiasz w 100%. I okej, okay, to, to w ogóle też powtarzam w przestrzeni kobiecej równowagi. Mm z kolei w module, w module o zaburzeniach hormonalnych, bo jest tam w ogóle moduł cały o konkretnych zaburzeniach hormonalnych, oprócz tego właśnie, co jeść, co suplementować, to wszystko też jest w module, czego nie suplementować, to też jest w module i dlaczego. W sensie to w ogóle jest w, całej, w całym kursie. To jest tam też jeden osobny moduł, co jeszcze w każdym zaburzeniu hormonalnym możesz zrobić. Na przykład, co jeszcze możesz zrobić w PCOS, co jeszcze możesz zrobić w okolicach menopauzy, co jeszcze możesz zrobić, jeśli potrzebujesz Uregulować miesiączkę, jeśli w ogóle potrzebujesz przywrócić miesiączkę, jeśli masz niedoczynność tarczycy i tak dalej, i tak dalej. Więc w jednym z modułów też tam mówię o wynikach badań, interpretacji i tak dalej. Natomiast to powtórzę tutaj, że liczby to nie jest wszystko, to nie jest wszystko. Ja rozumiem, że zwiększa nam się też świadomość w ogóle w Polsce na temat tego, że o liczby wyniki badań już tam sporo osób sobie umie nawet interpretować, nawet osoby nie związane właśnie ze środowiskiem medycznym. Być może wiesz, że tam kwas foliowy nie chcemy mieć nisko w normy, nie chcemy go mieć 5 nanogramów na mililitr, tylko może 15, wzwyż i tak dalej. Ale jednocześnie nie świrujmy, nie przeginajmy w drugą stronę, bo to też są tylko liczby. I o ile chcemy jasne dojść do jakichś wyników, klasyczny w ogóle przykład, feryty, nam po prostu wszyscy, naprawdę, mm, to mnie też tak trochę wzdryga, że widzę, jaka jest obsesja na punkcie tej kieprzonej ferytyny, przepraszam, że wszyscy na siłę, Kasia, jak mogę podnieść ferytynę, jak mogę podnieść ferytynę, jak mogę podnieść ferytynę? Czy ty potrzebujesz w ogóle podnosić ferytynę? Halo? Czy potrzebujesz to podnosić? Czy, nie wiem, ja mam mnóstwo kobiet, które mają gigantyczną ferytynę, włosy im lecą bardzo, a ja też jak miałam ferytynę w ogóle 60, włosy mi leciały na maksa, a teraz mam ferytynę. Pff, o Boże, ostatni wynik ferytyny mojej które sobie mierzyłam, to było jakieś 30 parę, co jest idealnym wynikiem, bądź 30-50, tak swoją drogą. I nigdy nie miałam gęstszych włosów, w sensie, okej, okay, miałam w dzieciństwie, ale odkąd w ogóle zaczęłam mieć problemy hormonalne, których już nie mam, to teraz mam jakby z miesiąca na miesiąc naprawdę coraz gęstsze, coraz lepsze włosy, więc to jest e, przepiękne też do obserwować, ale wracając, nie ciśniemy na wyniki i nie chodzi nam o wyniki nie chodzi tu nie chodzi o wyniki tutaj chodzi w równowagę hormonalnej chodzi o ciebie i o to jak ty się czujesz i wyniki badań mogą być przydatne one są jednym z kilku jednym z wielu wyznaczników zdrowia ale jednym z wielu nie jedynym i zastanów się zrób sobie znak zapytania czy czasem nie zafiksowałaś się ostatnio za bardzo na wyniki i na to że ja to muszę podnieść, ja to koniecznie muszę podnieść, bo ktoś mi tak powiedział, że jak tego nie podniosę, jak tego nie mam w normie, to znaczy, że po prostu umieram i że już w ogóle nic ze mnie nie będzie. Czy czasem nie masz takiego podejścia? I traktuj ja bardzo polecam ci, właśnie, żeby traktować wyniki badań, jako jedno z wielu narzędzi, tak? I jako takie, okej, okay, dobra, to mi spadło, to mi wzrosło, po tym suplemencie w sumie się nie spodziewałam, bo myślałam, że to mi wzrośnie, a tam to mi spadnie, ale tak naprawdę, jak ja się czuję czy to mi coś dało, czy nie, prawda? Więc do tego Cię zachęcam, bo Ty jesteś tutaj najważniejsza i Ty jesteś najważniejsza, to też swoją drogą jest tytuł pierwszego modułu. Tytuł pierwszego modułu w przestrzeni i równowagi, gdzie w ogóle w pierwszych dwóch modułach ja pracuję z Tobą na mindsetie, w sensie pierwsze dwa moduły są zaprojektowane tak, żebyś Ty w ogóle na całej drodze do równowagi hormonalnej miała odpowiedni mindset, czyli odpowiednie podejście, czyli właśnie ten luz, ten spokój, ten radość, żeby... Używać całej reszty tej wiedzy, którą ja ci daję, jako narzędzi, a nie jako coś, co ciebie ma zdominować i co jest ważniejsze, i co ja ci powiem: OK, rób tak i tak, i musisz koniecznie po prostu, bo to jest najlepsza i jedyna droga, tylko żebyś ty sobie mogła potem wybrać, że OK, Kasia tak powiedziała, ja chcę to spróbować, tak? Żebyś ty się czuła taka empowered, żebyś ty podejmowała takie decyzje. Kurczę, dużo jest takich słów po angielsku, które nie umiem przetłumaczyć dobrze na polskiej, żebyś podejmowała takie decyzje z takiej, tak po prostu, żebyś czuła tą moc, że okej, okay, że ty jesteś w centrum, ty jesteś ważna i żebyś nie, nie czuła, że ty się musisz dostosować do jakiejś diety czy do czegoś, do jakiegoś modelu żywieniowego, który ja ci przedstawię, tylko żebyś ty po prostu robiła to dlatego, że chcesz, tak? I z takim też spokojem, a nie z ciśnięciem, No, to jest ważne. Kolejny błąd to jest to. Trochę się wiąże z celebrytami, że myślimy, że im droższe, tym lepsze. A to już ci powiedziałam, że większość suplementów, które ja suplementuję, które ja mam w swojej szafce, w swojej szufladzie z suplami, kosztuje naprawdę około 30 40 zł, 40. I raz na parę miesięcy robię zamówienie właśnie na iHerbie, zamawiam tam. To zamówienie zwykle kosztuje jakieś 300-400 zł, więc jeżeli to mi potem starczy na. 3-4 miesiące, no to mamy 100 zł, 150 max na miesiąc za... albo nawet na więcej może mi starczyć, właśnie za takie podstawowe suplementy, takie naprawdę dobrej jakości, naprawdę dobrej jakości, więc na pewno nie im droższe, tym lepsze. Wręcz powiedziałabym, że nie ma żadnej korelacji pomiędzy ceną suplementu, a jego jakością i wręcz jeżeli coś jest bardzo drogie, to raczej bym powiedziała, że jest podejrzane, poza witaminą E z Unique i -E, którą kocham. I która nie jest podejrzanie droga, ona po prostu jest droga, ale jest dobra. Więc kolejna rzecz, kolejny błąd, przejdźmy sobie dalej, to jest suplementujesz objawowo. Czyli na przykład suplementujesz tylko takie rzeczy, które sprawiają, że wyciszają ci objawy, nie adresujesz tej przyczyny takiej głównej zaburzeń hormonalnych i już tłumacz, o co mi chodzi. Na przykład to, to mi się kojarzy z wiadomościami: Hej Kasia, jak mam obniżyć insulinę? Albo, hej Kasia, jak mam obniżyć DHT? Hej Kasia, jak mam podwyższyć ferytynę? Znów wracamy do ferytyny. Albo, hej Kasia, jak mam obniżyć androstendion? Albo DHEAS? Jakieś takie różne pojedyncze właśnie znowu skupienie na wynikach, tak? I jak to obniżyć, albo jak to podwyższyć? Tymczasem często, często albo jak obniżyć estrogeny, tak? Czy, czy coś takiego, czy jak podwyższyć estrogeny. I szukamy często takich, Konkretnych supli na konkretne. Ja, w sensie ja rozumiem, że szukamy, i rozumiem, że szukasz być może też, że szukasz konkretnych supli na konkretne wyniki. Ale jeżeli my się skupiamy tylko i wyłącznie znów, tylko i wyłącznie na wynikach, tylko i wyłącznie na tym, że o, mam wysokie DHT, więc muszę coś wziąć w sensie DHT, czyli di dihydrotestosteron, czyli muszę coś wziąć, co obniży mi dihydrotestosteron, prawda? To jest objawowo, albo mam, mm, nie wiem, trądzik taki zapalny, bardzo dużo stanów zapalnych, więc muszę coś wziąć, żeby mi zmniejszyło te stany zapalne. I zamiast tego, to ja bym. Bardzo poprosiła. Dla, dlaczego? Zapytaj się, dlaczego? Dlaczego ty masz wysoki DHT? Dlaczego ty masz trącik, stany zapalne na skórze? Dlaczego ty masz wysoką insulinę? Dlaczego ty masz wysoki DHEAS czy androstendion? Dlaczego ty masz wysokie? Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Dlaczego ty masz wysoką prolaktynę? Ła, wow, czemu jeszcze nie dotarłam do tego? Bo prolaktyna to też jest taki sztandarowy przykład, który, na którym chcemy zadziałać objawowo. Dlaczego masz wysoką prolaktynę? Dlaczego? Polecam ci swoją drogą o prolaktynie odcinek odsłuchać sobie. Dl dosłownie zatytułowany Dlaczego masz wysoką prolaktynę? <laughs> Bo chodzi mi tutaj o to, że to wszystko jest znów skupienie na takim małym, małym szczególe. I to jest ważne, zaadresować ten mały szczegół, tak? To jest ważne, zaadresować, i można sobie wziąć tam, w, jak mamy wysoki tychydrotestosteron, możemy sobie tam zahamować tą alfa reduktazę i tak dalej, i w ogóle posuplementować sobie tak typowo, żeby. Organizm produkował mniej dihydrotestosteronu. Ale no, twoje ciało jest mądre i to nie jest tak, że ono sobie nagle wymyśliło, że wywali ci w kosmos ten dihydrotestosteron i on będzie wyższy, czy że wywali ci tą prolaktynę do góry, czy na przykład insulinę, czy coś tam. Ono, te, ta sytuacja zadziała się z jakiegoś powodu. To wszystko jest mądre nie da się teraz oszukać organizmu i zablokować mu jakoś, bo to jest tak jak lekami, prawda? To jakby niczym się te suplementy objawowe nie różnią od leków w takim przypadku, no bo tak jak lekami czasem blokujemy pewne ścieżki enzymatyczne, blokujemy pewne ścieżki metaboliczne, blokujemy jakieś receptory itd., no i tak no i uznajemy, że o, frajda, w ogóle zablokowałam to, no to teraz po prostu już mam z głowy problem i do końca życia sobie biorę suplement blokujący wytwarzanie dihydrotestosteronu czy tam właśnie proaktyny, tak? Fantastycznie. No nie o to chodzi, nie o to chodzi. Chyba, że o to Ci chodzi. Mi chodzi o to w równowadze hormonalnej, żeby, żeby ciało doszło faktycznie do równowagi hormonalnej. Żeby ono było naturalnie w równowadze hormonalnej, żeby ono samo wyrównało sobie te hormony, to musisz mu stworzyć do tego warunki. Musisz mu stworzyć warunki do tego, żeby twoje ciało samo umiało obniżyć sobie ten dihydrotestosteron, bo nie będzie go już potrzebować, tak? Bo coś coś się wyrówna, coś się zbalansuje. A żeby to zrobić, żeby stworzyć te warunki, no to musisz się zapytać, dlaczego coś jest wysoko? Dlaczego twoje ciało wysyła do góry dihydrotestosteron? Czy masz wysoką insulinę może? Czasem to jest przyczyna. Jeżeli masz wysoką insulinę, dlaczego masz wysoką insulinę? O, może dlatego, że nie jesz wystarczająco białka tak? w diecie, nie masz pełnowartościowego białka, tylko na przykład białko roślinne. I to może nas prowadzić do tego, że okej, okay, dobrze, to ja potrzebuję mieć lepsze, lepszy podaż białka, regularniejsze posiłki. Dodatkowo mogę sobie wprowadzić na jakiś czas berberynę, która pomoże mi obniżyć insulinę, ale z tym zaznaczeniem, że nie jest to działanie przyczynowe ta berberyna, prawda? Bo przyczyna Taka in the first place jest, może dlatego ten angielski, dzisiaj miałam przed chwilą sesję coachingową po angielsku i, i chyba się nie przedstawiłam jeszcze. Także jakby na początku zaczęło się od tego, że te nawyki żywieniowe się zmieniły, tak, i że nie ma tego pełnowartościowego białka. Więc jakby od nitki do kłębka i bardzo Cię zachęcam do tego, żeby właśnie w ten sposób podchodzić, a nie i, i zadawać sobie ciągle pytanie, dlaczego, plus też kolejny, zamiast pytania, jak mogę obniżyć, to jest ważne też, ale zanim za zaczniemy się pytać, jak coś zrobić, to spytajmy dlaczego? Żeby dotrzeć do tej przyczyny źródłowej. Jaka podstawa, jakie warunki podstawowe nie zostały zaopiekowane? I to by było na tyle na dzisiaj. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dotarłyśmy do sześciu błędów. Niestety mój czas się dzisiaj nie. skończył. Być może będzie jeszcze jeden podcast o kolejnych pięciu czy samym sześciu błędach, bo ich naprawdę jest dużo. To są takie podstawy. Natomiast nawiązując też do warunków, które potrzebujesz sobie stworzyć, żeby twoje ciało doszło do równowagi hormonalnej, to jeszcze raz chciałabym podkreślić tutaj, że to jest w ogóle podstawowe założenie mojej pracy, że jeśli my sobie stworzymy warunki do równowagi hormonalnej, ty sobie stworzysz warunki do tego, żeby twoje ciało wróciło do równowagi hormonalnej, to ono wróci do tej równowagi. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. To jest podstawowe założenie tego co ja robię. I to naprawdę działa. Więc pytanie, jakie czego ci brakuje? Czy to jest właśnie odżywianie? coś w odżywianiu. Czy to jest właśnie jakaś podstawowa suplementacja? Może, ale podstawowa niekoniecznie musi być super rozbudowana. Chociażby magnez, to miał być siódmy błąd, że nie suplementujesz magnezu. A o tym po prostu już trąbię ciągle, więc tak jakby dobrze, dotarłyśmy jednak do siódmego błędu, nie suplementujesz magnezu. Czy to jest ryzym dobowy? Czy to, jest, to są toksyny środowiskowe? Czy to jest kwestia nawodnienia? Czy to jest kwestia właśnie tego przeładowania żelazem? Czy nadmiaru estrogenów? Czy jakby czego to jest kwestia? Czego to jest kwestia? Jak, jak możesz sobie te warunki stworzyć? A jeśli byś chciała właśnie takie jasne, sprawdzone sposoby, żeby sobie faktycznie te warunki stworzyć do równowagi, no to tak jak mówiłam, do przestrzeni możesz dołączyć jeszcze przez kolejny tydzień z hakiem i właśnie w przestrzeni nauczę Cię tego, jak sobie te warunki do równowagi hormonalnej idealne stworzyć, żeby... Ta równowaga była dla Ciebie pewnikiem, czymś, co po prostu ok, skupiam się na tym i na tym, wiem, co robić, to przyjdzie, tak? Przyjdzie. <grym> Natomiast abstrahując od przestrzeni, to pamiętaj, że też być może, mam nadzieję, widzimy się na webinarze, pięć błędów na drodze do równowagi hormonalnej, które Cię hamują przed równowagą hormonalną, też bardzo Ci pomoże. Wszystkie linki zostawiam bio, a Tobie, w sensie w opisie tego podcastu, a Tobie życzę cudownej, przepięknej i słonecznej reszty.